Dzisiaj druga część nagrania. Będziemy zmierzać do obiektu w części pierwszej. A ja jestem przed spotkiem. Tutaj Wam pokażę. O. Planowałam się od innej strony w kierunku sali na nadgórników, ale koleje mojego przemieszczania się tutaj, moje koleje życiowe dzisiejsze pokierowały mnie ponownie w tym samym kierunku, w którym szłam ostatnio. Chcę Wam tylko pokazać z tyłu tutaj piękną panoramę Katowic. To jest widok za mną od strony Spodka w kierunku centrum. Tak chcę Wam pokazać. Tutaj mamy ten wieżowiec, który niedawno został wybudowany, który też widzieliście na wcześniejszym nagraniu. A tutaj mamy ulicę Korfantego. W takim razie za chwilę widzimy się niedaleko obiektu. Hej! A tutaj oprowadzę Was jeszcze troszeczkę po Katowicach. Blisko Spodka jest taka piękna szklana kopuła. Przed nią fontanna, którą widzicie na pierwszym planie. I tutaj w całości widoczna kopuła. A my zmierzamy w kierunku tutaj przede mną. Przesuwamy się w kierunku sali Świadków Jehowy na Nadgórników. I chyba pójdziemy inną drogą, słuchajcie. Poprzednio w tym momencie skręciłam w tą stronę, na lewo, na swoją lewą stronę, a teraz pójdziemy na prosto i dojdziemy na salę troszeczkę od innej strony. Tutaj widzicie, jak zwykle w Katowicach duży ruch. Także miniemy tutaj budynek Filharmonii i w dali tam też ta fontanna, którą Wam ostatnio pokazywałam. Ławeczki, na których możecie sobie posiedzieć. Tam mamy fontannę. O, to jest ta sama fontanna, co widzieliście ją w pierwszej części. I teraz sobie idziemy, zmierzamy dalej w kierunku sali. Ale podejdziemy do niej od tej dwupasmówki, na której jesteśmy. I tutaj idziemy dalej. Przede mną hotel Nowotel. Tutaj macie Nowotel. Hotel. I tutaj osiedle gwiazd. To są wieżowce w kształcie gwiazd. Bryła w kształcie gwiazd. Z lotu samolotem one w swojej bryle tworzą kształt gwiazdy. Swego czasu bardzo słynne w Katowicach. Słuchajcie, za czasów PRL-u. Nie powiem Wam, w którym roku powstały. Ja tutaj mieszkam od 1988 roku, ale niestety to są rejony Katowic, w których praktycznie nie bywam, ewentualnie przejazdem. I tutaj za chwilę będziemy mieć skrzyżowanie i to chyba będzie to skrzyżowanie, które nas poprowadzi też po mojej lewej stronie w górę już do sali na Nadgórników. I zobaczcie, tu jestem na tym skrzyżowaniu. Tu jest to osiedle gwiazd, wieżowców, które Wam pokazywałam. Tutaj jest szyb. Tutaj właśnie, gdzie jest ten szyb, to co Wam mówiłam o tym muzeum, to tu są pozostałości właśnie kopalni zamkniętej i tutaj otworzono muzeum. I teraz od tego skrzyżowania idziemy w lewo i na wprost tam, zaraz Wam pokażę, o, na wprost tam, po prawej stronie widzicie osiadkowany budynek na zielono, który widzieliście ostatnio i tutaj mamy salę na Nadgórników. Powierzchnia korporacji była dużo większa przed powstaniem tej trasy, która tutaj biegnie.
Ja tam przyjeżdżałam jeszcze jak był kurs pionierski i był w miejscu, gdzie jest ulica, był drugi budynek. Ta powierzchnia była większa. Oczywiście korporacja zgarnęła pieniądze też za ten teren. A jak wiecie, tereny w centrum Katowic mają swoją konkretną cenę. W takim razie zmierzamy w tamtym kierunku. Tutaj już jesteśmy bliżej sali. Pani, jestem już blisko, widzicie, tylko teraz muszę obejść mur i obejść tą salę od drugiej strony. Ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, bo tak na poprzednim nagraniu mówiłam Wam o tym monitoringu, że w stróżowaniu biorą osoby z korporacji religijnej, ale chcę Wam nadmienić, że ten monitoring odbywa się z domu. Też dowiedziałam się od kogoś na przywileju starszego. Także to jest monitoring, którym zajmują się siostry i siedzą po nocach. Nie wiem, myślę, że w ciągu dnia być może też, żeby mieć nadzór w ogóle nad tą budową, bo wiecie, tak naprawdę nie wiem, czy ktoś ze świadków tam jest na tej sali. Monitoring obejmuje teren wokół tej posesji, więc mnie zastanawia, czy oni mnie już widzą, czy jeszcze nie, ale za chwilę zobaczycie już salę, gdzie ja sobie podejdę od drugiej strony, gdzie jest miejsce, gdzie podjeżdżały samochody. Wiecie, tu jest tablica informacyjna, podeszłam od strony wjazdu do sali. Obiekt monitorowany, także ja jeszcze sobie zrobię za chwilę zbliżenie. Wstęp, widzicie, teren budowy, zakończenie wykonywania robót jest planowane na 2 listopada 2025 roku. Maksymalna ilość zatrudnionych pracowników 70 osób. No i oczywiście tutaj dane osoby, która jest odpowiedzialna za plan bezpieczeństwa. Także może na tyle. Słuchajcie, tu widzicie, to ja już sobie schodzę, żeby ktoś mnie nie namierzył, aczkolwiek ja jestem na ulicy poza budową, więc nikt nie ma prawa mnie stąd przegonić. Pani, a Ty też pewnie świadek, prawda? Naprawdę, bardzo dziękujemy za rozmowę. No ja rozumiem, tylko nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że po iluś latach ta sala zostanie sprzedana, jak masa sal wyprzedawanych. Tutaj mamy, słuchajcie, zejście. Oczywiście są osoby, które są w korporacji religijnej, bo podeszły do mnie. Nawet jedna, która po prostu, słuchajcie, mogłam udawać głupią, ale ona bardzo przyjemnie i grzecznie zapytała się. Szkoda, że nie miałam wtedy nagrania. Nie zrobiłam nagrania. Ja sobie to sprawdzę jeszcze, czy jest. Tutaj mamy te wieżowce, te apartamentowce, które Wam pokazywałam. Hej, kochani. Dobrze. Dziewczyna, która do mnie podeszła, bardzo sympatycznie i miło. A proszę Pani, a co Panią interesuje, to ja Pani odpowiem, tak? I wiecie co, ja po prostu od razu powiedziałam, kim jestem. Właśnie nie jestem pewna, czy to jest nagrane, czy nie. Chyba jednak nie. A szkoda, bo nawet gdyby był głos, byście usłyszeli, jak są traktowane osoby, które są poza korporacją. Które ją opuściły na własne żądanie. Także po prostu w tym momencie zaczęła się inna narracja. Także jeszcze raz odwiedziłam tą salę. Wiemy, kiedy jest zakończenie budowy, także zobaczcie, ta budowa będzie trwała jeszcze do 2025 roku. To nie jest tak, że ona się w tym roku skończy. Także ciekawa jestem, jaki będzie koszt, który poniosą zbory. Oczywiście wujek CK pożyczy im pieniądze na to. Oni go spłacą,
A wujek tak czy tak, jak to ktoś w komentarzu napisał, zainkasuje to jako swoją własność za parę lat. W takim razie słuchajcie, wszystkiego dobrego, pięknego dnia, cudowności na dziś. I mój reportaż dobiega końca. A to, co Wam mówiłam odnośnie tego muzeum, które Wam wcześniej pokazywałam, to jest Muzeum Śląskie. Dałam plamę, bo nie wiedziałam, tylko tak jak Wam mówię, ja w tym rejonie praktycznie nie przebywam. A poza tym życie świadkowskie wyglądało całkiem inaczej, niż wygląda moje życie teraz. Między innymi obnażając tą babilońską nierządnicę. Tak, kochani, w kontekście wypowiedzi tego tak zwanego brata, który sugerował niejako, że on mnie nienawidzi, ale sam fakt tego, jak zachowała się wcześniej ta siostra, dla której już takie osoby jak ja są jak gnój na polu, to oczywiście od razu zmieniła narrację, przestała ze mną rozmawiać. Także powiem Wam, że tak jak mnie też ciężko było przekonać przez ten filtr nałożony przez sektę. Sekta nakłada filtr na mózg, przez który do tych ludzi tak naprawdę pewne informacje mają problem dotrzeć. Także miejmy nadzieję, że oni się wybudzą. No ale cóż, każdy z nas ma swoją ścieżkę do przeżycia. Tej kobiecie, tej byłej tej siostrze, tak? Bo oni tam są wszyscy bracia i siostry. Powiedziała coś takiego, że jeśli chodzi o strój, jak się zorientowała, z kim rozmawia, wiecie co powiedziała? Że jak ma tak wyglądać wolność, to ona jej nie chce. Tylko oni nie wiedzą, co to jest wolność, kochani. Oni nie wiedzą, co to jest wolność i indywidualność każdej jednostki. Tam wszyscy są podciągnięci pod jeden margines, jeśli chodzi o sposób ubierania się, myślenia i planowania czasu, i moglibyśmy tak dalej wyliczać. Na razie. Jeszcze się dogram. Słuchajcie, od strony Spodka, jak się idzie tą wcześniejszą drogą, którą szłam, dużo szybciej się dochodzi niż tą, którą szłam dzisiaj przy dwupasmówce. Jakbyście chcieli i byli w Katowicach, zapraszam, mniej więcej wiecie, gdzie to jest, i możecie sami sobie podejść, zobaczyć i obejrzeć. To na tyle, Podkręciłam Wam wszystkiego dobrego i na razie. Do miłego, do kolejnego nagrania. Na razie, hej, szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka Wam życzę i do miłego.